Wciornastki to szkodliwe owady, a walka z nimi nie jest łatwa. Wgryzają się w roślinę i wysysają jej sok. Żywią się też tkankami rośliny. Są cienkie jak przecinki i w zależności od gatunku mogą mieć różne kolory. Wciornastki idealnie rozwijają się w ciepłym pomieszczeniu. Oznaką ich obecności są jasne plamy na liściach, brunatnienie i srebrzystość liści, skorkowacenie np. łodygi, przebarwienia i deformacja liści, czarne grudki na liściach oraz brak wzrostu rośliny. Wystarczy zrobić test ogórka czy pomidora, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia ze szkodnikami. Dodatkowo obejrzyj całą roślinę pod światłem. Jak zwalczyć wciornastki? Domowym sposobem będzie szare mydło. W 1 litrze wody rozpuść 5 łyżeczek startego mydła. Spryskaj roślinę przygotowanym preparatem. Potem zawiń w duży worek i odstaw na 2 godziny. Następnie zabezpiecz roślinę przed przelaniem i zrób jej prysznic, spłukując mydło z liści. Zabieg powtarzaj co tydzień do momentu zwalczenia wciornastków. Kolejnym biologicznym sposobem będą świrski. To pożyteczne organizmy, które zjadają wciornastki i mączliki. Możesz kupić je w saszetkach, które należy powiesić na roślinie. Korzystając ze świrstków, nie należy stosować innych środków ochrony roślin. Możesz zastosować też środek chemiczny, taki jak mospilan, spintor, kochinor, polisekt i dokładnie spryskać roślinę. Następnie zawiń ją w duży worek i zostaw na 2 godziny. Powtarzamy zabieg 3-krotnie z odstępem 5 dni. Jeżeli zauważysz niepokojące objawy, od razu reaguj.